Zarząd spółki Zakłady Azotowe nie chce, by rosyjska spółka Akron skupiła akcje tarnowskiej firmy. Zdaniem zarządu cena zaproponowana przez Rosjan jest zdecydowanie za niska. Poza tym interesy grupy Akron są sprzeczne z interesami spółki i grupy Azoty Tarnów. Tego samego nie chcą związki zawodowe działające w ramach grupy kapitałowej Azoty Tarnów. Byliśmy niesamowicie zaskoczeni, tak jak chyba wszyscy, tym, że rosyjska grupa Akron złożyła wezwanie na zakup akcji. Nie kryła, że ją interesuje przejęcie całkowitej kontroli nad zakładami azotowymi, ale uzyskanie 66% akcji nie rozwiązuje jeszcze do końca sprawy, ponieważ w statucie firmy, w statucie grupy jest zapisane, jest taki zapis, który daje przewagę, krótko mówiąc, bez wchodzenia w szczegóły, Ministerstwu Skarbu Państwa. I to ono tu jest w tej chwili głównym, że tak powiem, graczem. W naszym stanowisku podniesiemy przede wszystkim zasadniczą sprawę, jaką była konsolidacja zakładów przemysłu chemicznego po to, żeby stworzyć silną grupę kapitałową. Oczywiście Zakłady Azotowe Tarnów podjęły się tego. Nie ukrywamy, że było to przy dużym wsparciu Ministerstwa Skarbu Państwa i bez tego wsparcia ta sprawa by się nie powiodła. Stworzenie tej grupy kapitałowej powiodło się. W pierwszym etapie przejęliśmy akcje Zakładów Azotowych Kędzierzyn, w następnym etapie Zakładów Chemicznych Police. Wezwanie grupy Akron jest na akcje Zakładów Azotowych Tarnów. Nie na akcje całej grupy kapitałowej Azoty Tarnów, tylko na Zakłady Azotowe Tarnów. Ale jest ono przez to groźne, że poprzez przejęcie akcji Zakładów Azotowych Tarnów grupa Akron może dokonać przejęcia pozostałych firm i uzyskać nad nimi całkowitą kontrolę, a więc mówimy tutaj o Policach i o Kędzierzynie. Nasza firma powinna pozostać w polskich rękach i to w naszym stanowisku również bardzo mocno podkreślamy. Uważamy, że polska gospodarka musi być silna. Polska gospodarka musi być silna polskimi zakładami i w polskich zakładach muszą mieć zatrudnienie pracownicy. Pracownicy muszą się utożsamiać z tymi zakładami, a będą się utożsamiać wtedy, kiedy to będą zakłady polskie. Poprzez pracowników ich rodziny będą miały również zapewniony byt, a poprzez rozwój tych firm region i kraj będzie również się rozwijał. Mamy absolutną pewność, że to przejęcie może mieć cechy wrogiego przejęcia. Cechy wrogiego przejęcia mogą wynikać z tego, że wszystkie zapewnienia i przedstawiony jak gdyby skrótowo program rozwoju, dlaczego to robi firma Akron, mogą się absolutnie obrócić przeciwko zakładom azotowym, ale również nie tylko przeciwko zakładom azotowym, ale również przeciwko pozostałym firmom grupy kapitałowej. Jest również taka opinia, że Rosjanie, kupując grupę Tarnów, będą tylko krok od całkowitej dominacji na naszym rynku chemicznym i że wykupienie zakładów azotowych i kontrola poprzez zakłady azotowe Polic i Kędzierzyna może być wstępnym krokiem do zawładnięcia całym rynkiem. Tutaj kolejnym zakładem mogą być Puławy, które również są zakładem produkującym nawozy. Tego, że jest to gracz, który nie jest wiarygodny na rynku europejskim, że stosuje ceny antydumpingowe, że nie zachowuje się w sposób przejrzysty, że nie przestrzega wielu, że tak powiem, reguł, o czym świadczą ingerencje wręcz Komisji Europejskiej w wiele spraw dotyczących handlu, który prowadzą nie tylko firma Akron, ale wiele innych firm rosyjskich. Aktywność grupy Akron na rynkach surowcowo-produktowych i kapitałowym oraz reputacja działającego dumpingowo dostawcy nawozów może obniżyć atrakcyjność firm
grupy Azoty Tarnów. Nie tylko zakładów azotowych Tarnów, ale właśnie wszystkich firm wchodzących w skład grupy. My tą pozycję wypracowywaliśmy sobie przez lata. Taką pozycję się wypracowuje przez wiele lat i taką pozycję można bardzo szybko zniszczyć, ale bardzo trudno jest odbudować. A więc te opinie, które wcześniej powiedziałem o firmie Akron, stanowią zagrożenie dla naszych zakładów. Podkreśliliśmy również, że grupa Akron może wykorzystywać dobre marki Azotów Tarnów i zakładów wchodzących w skład Azotów Tarnów tej grupy do sprzedaży swoich nawozów, bo jeżeli ona jest niewiarygodna, to będzie sprzedawała poprzez nas, co stanowi również zagrożenie dla nas. O gazie ziemnym już mówiłem. Możliwość sprowadzania własnego gazu ziemnego przy dowolnym kształtowaniu właśnie ceny przez grupę Akron w stosunku do cen rynkowych. To może mieć absolutny wpływ na obniżenie konkurencyjności, a tym samym wartości całego polskiego przemysłu azotowego. To jest zagrożenie dla całego przemysłu azotowego. I tak jak powiedziałem, największego obecnie dostawcy gazu to jest PGNiG, realizującego program uruchomienia wydobycia gazu łupkowego. Bardzo istotną sprawą dla zakładów azotowych, ale i dla zakładów, które produkują nawozy, jest możliwość sprowadzania własnego amoniaku przez grupę Akron, co zagraża, w konsekwencji i prowadzi do zamknięcia instalacji w zakładach grupy kapitałowej. Nie tylko w Azotach Tarnów, ale w zakładach grupy kapitałowej. Mam tu na myśli obydwie firmy, ZH Police i ZAK Kędzierzyn. Uznając, że rola ministra jest tu bardzo istotną, tak jak powiedziałem, zapisy statutu mówią jednoznacznie o dominującej roli ministra skarbu, wyraziliśmy oczekiwanie, że minister skarbu nie będzie się kierował w swoich decyzjach aktualną wyceną giełdową naszej firmy, ani doraźnymi zyskami płynącymi z oferty Akronu. Uważamy, że wartość zakładów azotowych, ale i pozostałych firm grupy kapitałowej określić można tylko w dłuższym horyzoncie czasowym. Nie da się stosować aktualnej ceny, aktualnej wyceny giełdowej do przeprowadzania takiego rodzaju transakcji. Zwracamy również uwagę na to, co jako związki musimy zwrócić uwagę. Ważne są również niematerialne wartości, które często są ważniejsze od tych materialnych, a sprowadzają się do rangi i znaczenia tych zakładów dla pracowników, dla ich rodzin, dla regionu i dla kraju. I stąd oczekujemy od ministra i pozostałych akcjonariuszy podjęcia decyzji odmownych wobec tego wezwania i tak jak powiedziałem na początku, my jesteśmy zdania, że grupa kapitałowa Azoty po przeprowadzeniu tych wszystkich działań, o których mówiłem wcześniej, pozostanie w polskich rękach, bo polska gospodarka ma być silna polskimi zakładami i polskimi firmami. Takie zagrożenie, że będzie się zmieniał właściciel, bo one są na rynku. Raz mogą być, jak to się mówi, u jednego właściciela, raz mogą być u drugiego właściciela. Takie zagrożenie jest, istnieje i będzie istniało. Natomiast ważną rzeczą jest w tym konkretnym wezwaniu grupy Akron, że my odczuwamy taki duży dyskomfort. Z tego tytułu mamy doskonałe przykłady, jak grupa Azoty Tarnów i zarząd Azotów Tarnów działał w momencie przejmowania, nabywania udziałów zakładów chemicznych Police. Wcześniej była zapowiedź, wcześniej był list intencyjny prezesa, wcześniej były rozmowy, nie działało się z zaskoczenia, nie działało się z zawęgła, tylko to było działanie, rozmowy przy otwartej kurtynie. My zostaliśmy zaskoczeni taką sytuacją. To zaskoczenie, a w ogóle każde zaskoczenie nigdy nie było dobrze i nie będzie dobrze odbierane. Były próby nawiązania kontaktu. Przed chwilą dostałem taki list i panowie przewodniczący
pewnie też intencyjny grupy Akron, ale to wydaje mi się, że to jest trochę spóźniony ruch. Albo inaczej, dużo spóźniony ruch. Bo ja wiem, że są jakieś procedury giełdowe, ale zapowiedź czegoś mogłaby być odbierana całkowicie inaczej. Także takie są uwarunkowania rynkowe i my sobie zdajemy sprawę, że tak to będzie i tak może być. Natomiast obojętnie z kim nam przyjdzie rozmawiać, to naszym zadaniem jest zabezpieczyć interesy pracowników. I przy każdej możliwej okazji będziemy mocno podkreślać, że wynegocjowanie bardzo dobrego pakietu społecznego, który będzie gwarantował i miejsca pracy, i rozwój tego zakładu, i podnoszenie jego poziomu, co potem się łączy oczywiście z funkcjonowaniem zakładów w regionie, poprzez podatki, poprzez wspieranie różnych inicjatyw sportowych, kulturalnych, będzie istotnie ważne. I wydaje mi się, że tu to zaskoczenie nie może być inaczej odbierane przez nas, jak jest odbierane i jak zostało zaprezentowane wspólnym stanowisku organizacji związkowych. No proszę, taka opinia. Ponad dwukrotnie wyższa zdolność produkcyjna Akronu w zakresie nawozów tych zarówno które produkowane są w zakładach azotowych Tarnów, jak i w Policach, no to budzi wątpliwości co do tego, czy produkcja tych nawozów zostanie u nas utrzymana. To jest jasne zagrożenie. I jeszcze sprawa tej niewiarygodności. No Akron ma obfitą kartotekę w Komisji Europejskiej. To jest też wypowiedź pana Wiśniewskiego w zakresie nakładania i odwieszania ceł antydumpingowych oraz postępowań wyjaśniających dotyczących nawozów azotowych. A więc jak my możemy uważać, że to jest, że tak powiem, wiarygodny partner i że on będzie wiarygodnie postępował i będzie wypełniał te deklaracje, które składa nam tutaj w tym wstępnej takiej informacji, a to, co tu kolega powiedział, to jest oczywista sprawa, że nawet nie zachował pewnych procedur, które nakładają właśnie obowiązek najpierw poinformowania zarządu firmy, spotkania się z nią, przedstawienia, a dopiero później ogłaszania wezwania. To również pokazuje, że jego cele nie do końca są uczciwe i stąd my mówimy, że to może mieć cechy przejęcia wrogiego. Z tych przyczyn, że tak powiem, gospodarczych, ale również ze sposobu postępowania. Jeżeli my jako związek dostajemy informację przed wezwaniem jeszcze, znaczy przed przekazaniem informacji, tuż po wezwaniu, że chcieliby się z nami spotkać, żeby przedstawić swoje plany, zamierzenia i tak dalej, jak oni widzą funkcjonowanie tej firmy po połączeniu, to przez nas było to odebranie jako próba lobbowania poza zarządem i próba zjednania sobie, powiedzmy, strony społecznej do takich, a nie innych działań. No my nie jesteśmy, my nie chcemy postępować w taki sposób, że jeżeli ktoś przychodzi i nam coś deklaruje i mówi, będziecie mieli tak pięknie, to my bez względu na to, jakie są merytoryczne przesłanki, przyjmiemy to. Bo ludzi się wieloma rzeczami kusi i można ich skusić, tylko po roku, dwóch, trzech okazuje się, że to wszystko jest nieprawdziwe, działania są całkiem inne i skutki są tragiczne wręcz dla ludzi zatrudnionych w firmie. Przypomnijmy, że dwa tygodnie temu grupa Akron, rosyjski koncern chemiczny, ogłosiła oficjalne wezwanie do sprzedaży akcji zakładów azotowych w Tarnowie Mościcach. Akron zadeklarował chęć kupienia 66% akcji. Propozycja Akronu to 36 zł za jedną akcję. Zdaniem analityków to zdecydowanie za niska cena. O zdanie w tej kwestii pytamy byłego ministra skarbu Aleksandra Grada.